Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak tam wam mija dzień? Bo tutaj widzę, że u moich ocalałych jest całkiem dobrze. Mają dużo prądu, dużo jedzenia, co było na początku bolączką naszej krypty. No i na wodę też raczej nie ma co narzekać. Jestem ciekaw, jakie tutaj zadania. Okej, musiałbym jeden pożar wywołać, a później go ugasić. To jest do zrobienia. I przy okazji spróbujmy tutaj z prądem. Okej, i co? Okej, pożar wywołany. Więc przystępujemy do jego po prostu gaszenia. Co tutaj? Okej, 3 na 4 osoby mogę tutaj mieć. Zadanie wykonane. Okej, dwie osoby musiałbym ubrać. Więc to jest też proste do zrobienia. Bo mogę po prostu zrobić to w ten oto sposób. Tak, załóż. Jeden zrobiony. Odklikany. I drugi również wyposażony w swoje wdzianko. Trzy brony albo trzy rzeczy z ciuchów musiałbym sprzedać. No tutaj raczej nie mam co sprzedawać i na pewno tego również nie będę robił. Minuta 30, 2 i 3 minuty właściwie i minuta. Okej, no kusi mnie, żeby kogoś tutaj na jakąś wyprawę wysłać, ale to może po tym odcinku będę musiał zrobić sobie dłuższą przerwę od grania. Więc akurat jak wypuszczę tego gościa na jakąś podróż, wyprawę ku przygodom, to miejmy nadzieję, że w tym czasie też coś mi ciekawego znajdzie. 14 potrzebuję, mam 13. Któraś miła pani mogłaby się w końcu skusić na urodzenie. Bo ile to można tak trzymać dziecko w brzuchu? Sarkastyczne pytanie. Ale to nie zmienia faktu, że mogłyby się troszkę pośpieszyć. Chyba, że postaramy się o kolejne potomstwo. Na przykład ciebie i ciebie bym poprosił. Zaprzyjaźnijcie się tutaj w pokoiku. Chociaż może ten byłby nie lepszy, bo on tak właściwie tutaj stoi i nic nie robi. Może kogoś z wysoką charyzmą. No nie, głównie panie mają tutaj u nas wysoką charyzmę. Ale właściwie ty w tym pokoiku nic nie robisz, więc skupmy się na tobie. Do ciebie tutaj będę przyprowadzał nasze panie. Nazwijmy to do pokoju zwierzeń, gdzie będziecie tu się troszkę zabawiać. Co byłoby całkiem ciekawym rozwiązaniem, żeby zwiększyć liczebność naszej małej populacji. Atakować też na razie nikt nas nie chce, więc to chyba dobrze. Nie ma co tutaj sobie robić jakichś większych problemów, chociaż myślę, że ta dwójka spokojnie by sobie poradziła. Dosyć dobrze wyposażeni. 3, 5, 12, 15. Chyba wolałbym was tymi broniami zamienić, żebyś ty miał tą mocniejszą. I myślę, że dzięki twoim lepszym umiejętnościom będziesz w stanie o wiele lepiej zadbać o bezpieczeństwo na tym poziomie. Na naszym pierwszym poziomie naszej krypty.
Szkoda też, że tutaj nie można jakby tak stożkowo iść troszkę w górę. Że tylko w dół, no ale okej, no nie ma co się czepiać. Generalnie kiedyś sam tak sobie kiedyś myślałem, jak byłem mały, że na działce z chęcią wykopałbym sobie taki swój ala bunkier czy coś takiego. Nawet takie zwykłe pomieszczenie 2x2. Oczywiście wtedy wyobraźnia mocno działała, więc już wiedziałem, skąd wszystkie rzeczy do bunkra mojego oczywiście wezmę, ale... Ale potem człowiek dorósł i nie miał łopatki, żeby móc kopać. I jakoś tak wyszło, że się bunkra nie zrobiło. A w Stanach sobie robią bunkry. Na różne przypadłości. Niestety. U nas tego nie robią. Okej. Level 3. Jak tam w ogóle stoimy z levelami? No tutaj zaraz powinny nam te 3 osobki też wskoczyć na level 3. To raczej nie potrwa zbyt długo. Zastanawiam się, czy jest sens tutaj może powiększać nasz power generator. Jak chyba tak zrobię. O, no i przy okazji zadanie za 250, to tak naprawdę wyszedłem jeszcze na tym 50 do przodu. Okej, co mógłbym tutaj? To mógłbym w sumie zrobić, jak później będę miał Medbay i Science Lab. To tutaj myślę, że takie po 2 pokoiki spokojnie mogłyby się znajdować. Tutaj dokończę oczywiście tą drugą elektrownię, jak przyjdzie nam mieć większe zapotrzebowanie na prąd. I w ten sposób takie 3 pełne poziomy będę miał już zrobione. Zastanawiam się jeszcze, czy na przykład tutaj już nie podprowadzić jakiegoś kolejnego miejsca. Bo też tak myślę to. Ale to będzie chyba zajmowało tylko 2, więc fajnie jakby się znalazło na samym końcu. Okej, karaluchy nas tutaj atakują, ale powinniśmy dać sobie z nimi szybko radę. Dokładnie. Więc musiałbym tak naprawdę tutaj coś wybudować na 3. I wtedy ten nasz pokój Overseera miałbym w tym miejscu. Chyba, że na przykład chciałbym go tu na górze zrobić. Ale nie, to już planowałem, że zrobię miejsca do produkcji steampacków i radawayów. Więc niech taki plan zostanie. Biuro Overseera będzie nam... będzie troszkę niżej. Właściwie mógłbym się od razu też pozbyć tego kamienia, tak na zapas, można powiedziawszy. I tych pozostałych, to nie, jeszcze tam nic, nigdzie nie będę jechał w dół. Tutaj oczywiście będę przedłużał swoją elektrownię. Mam nadzieję, że tu będę mógł spokojnie to zrobić. Tak, będę mógł. Myślałem, że ta skała mi tutaj troszkę w tym przeszkodzi, ale jak widać, nie stanowi to żadnego problemu. No niewiele się dzieje. Ci tutaj też sobie tylko gawędzą i nic więcej nie chcą zrobić. Wyślemy później jakąś kolejną panią, żeby nam troszkę tutaj powiększyła naszą populację w naszej skromnej krypcie. 15. Zobaczmy, co tutaj nam się odblokowało przy okazji. Jakieś nowe rodzaje broni. Okej, pistolet w złotej oprawce. No całkiem sporo tutaj rzeczy można odblokować. Chyba najmniej tutaj z tych przedmiotów do produkcji różnych rzeczy. Sporo też zwierząt. I tutaj mamy naszego
O, nie ma naszego Dualera, którego kartę zdobyliśmy. No, to chyba nic. Mamy 5 facetów, 8 pań, 4 w ciąży, 0 dzieci. Średni poziom to jest 3,31. Całkiem ciekawie. Z charyzmą tutaj, z inteligencją trochę kiepską. Jeden minut gry. Jak na chwilę obecną. Całkiem sporo tutaj. No to można właśnie zobaczyć, jakie zwierzęta są. Jakieś papugi. Koty to wiadomo. Aski. No, czyli jakieś... Może być całkiem ciekawe do odblokowywania. Kolejny poziom to jest właśnie chyba ta jedna z... A nie, nasze dwójki jeszcze zostały na swoim poziomie, więc zaraz będziemy mieć wysyp nowych osób, które będą oczywiście zdobywały poziomy. A tymczasem ja bym zrobił już tutaj na zapas tą windę, żeby wkopywać się jak najgłębiej. Okej, level 4. Kolejny level 4. Nasze panie z drugiego poziomu jakoś tak nie kwapią się, żeby wyjść poziom... Znaczy właściwie wejść poziom wyżej. Ale poczekamy. Czyżby? Dokładnie. Pierwsza już za nami. Pozostała dwójka w przeciągu pewnie kilku minut również dostanie nowy poziom. Tak, te trzy bronie. No to dopiero będę mógł zrobić, jak będę miał ten 18 mieszkańców, wtedy będę mógł zacząć robić te misje. Na chwilę obecną to nie jest możliwe. Tam na pewno też będę potrzebował osoby z dużą inteligencją. Jak tutaj w ogóle stoimy z inteligencją? No właśnie, inteligencja u nas troszkę kuleje. Można powiedzieć, że mamy tutaj zgraje jełopów w naszej krypcie. Ci nic, ten z charyzmą na poziomie 2 to raczej tutaj nie zawojuje zbyt mocno. Okej, cisza, spokój. Nic ciekawego się w naszej krypcie na chwilę obecną nie dzieje. Właśnie tu będę mógł robić te wszystkie questy, na które będę wysyłał tą dwójkę, czyli Jason level 10 i George Clark level 4. Ale że oni tutaj najlepiej są wyposażeni w naszym teamie, to też ta dwójka będzie właśnie robiła, właściwie wychodziła na wyprawy. Okej, w najbliższym czasie żadnych nowych leveli tutaj nie będzie, tylko zastanawiam się, kiedy one w końcu urodzą. Nie ma tu jakiegoś paska pokazującego... kiedy ten moment nastąpi. Właśnie tryb... widok z Pit-Boya, jaki można było mieć w trzeciej i czwartej części Fallouta. Czy jeszcze jakieś ciekawe? Czy wszędzie będzie to samo?
Na wszystkich monitorach chyba będzie pokazane to samo. Znaczy, mógłbym to ulepszyć za 500. Co tam? A, dobra. Ci sobie idą do sypialni. Więc mógłbym teraz troszkę zaciążyć kolejną. Na przykład ciebie. Chociaż moja droga, możesz iść tam do pokoju zwierzeń. Każde nowe potomstwo nam się tutaj zdecydowanie przyda w naszej krypcie. A ty, moja droga, wróć. Proszę do kuchni. No. Zacznijcie się parzyć. Janet i Ralph. No Ralph nie dość, że troszkę łysawy, to jeszcze Ralph. No i co? Nie chcą nic zrobić? Nie chcą się zaprzyjaźnić? Spróbujemy na razie wysłać cię na chwilkę. To miejsce. Okej, i z powrotem do pokoiku. Może dzięki temu troszeczkę. No nie. Nie uda wam się złapać szybszego kontaktu. 90%, okej. Potrzebowałbym jeszcze kogoś, kto będzie bardziej zadowolony. Ty masz level 2? To jesteś tą ostatnią sierotką, która nam została na tym levelu, czyżby? What the fuck? Proszę gasić. Jesteś najbliżej. Mam nadzieję, że pożar się nie rozprzestrzeni, bo właśnie... Bo tu nam zaczną wszyscy uciekać. Cała krypta nam pójdzie z dymem. No wolałbym, żeby krypta nam się tutaj nie zjarała. A kurde, w każdym pomieszczeniu jednak ktoś powinien być, bo te pożary potrafią się naprawdę szybko rozprzestrzenić. Okej, to ty może bądź cały czas w tym pomieszczeniu i tutaj rób. Produkuj nasz prąd. Okej. Pożar opanowany. Level 4 zdobyty. Pół krypty nam się jarało. No jedynie pech w tym, że kobiety, jak są w ciąży, to przy każdym zagrożeniu po prostu uciekają, no ale nie ma co ich winić. Musisz być geniuszem, ponieważ sprawiasz, że marzenia się spełniają? Chyba dobrze, to przetłumaczyłem. Ale nie przeszkadzajmy im. Niech się zaprzyjaźni. Mógłbym powiększyć to za 500, ale czy to na chwilę obecną jest mi aż tak potrzebne? Pytanie, ile tutaj będę musiał wydać? Nie ma jeszcze pokazanego... Nie ma pokazanej ceny. Okej. Żeby zrobić taką fabrykę do produkcji Nuka-Coli, będę potrzebował aż 100 osób w naszym skromnym przybytku. Całkiem sporo. Zwłaszcza, że 6 osób chyba może... Nie wiem, czy 6 albo 6. 6 osób może być na każdym jednym takim. 10 da nam 60, czyli jakieś 17 takich potrójnych, wypchanych będę musiał mieć, żeby zapełnić tą wymaganą liczbę 100 duelerów w naszej krypcie. Okej, czwarty poziom. Moglibyście już iść tutaj gdzieś na zaplecze.
ja wam nie bronię. No ale cóż, moi drodzy, skoro oni nie chcą za bardzo iść, to w takim razie ja zmykam, dam im czas, żeby mogli się troszkę bardziej zaprzyjaźnić. A tymczasem mam nadzieję, że zostawiacie łapki, komentarze. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!